wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kurdyjskiej kampanii w Crusader Kings 3. Więc no, dążymy powoli do utworzenia Persji. I jak poprzedni władca był zdobywcą, tak obecny jest dyplomatą. No i zdobył fajny przydomek, bo jest znany jako błyskotliwy. I myślę, że pozytywnie. No, w złym momencie chyba powiedziałem, że wszystko dobrze działa, bo jak przypomnę, zamiast nagrywać, w sensie żeby wyłączyć i nagrywać dalej, to chciałem nagrywać i chyba się mi właśnie wysypała gra. Okej. Oh my god, widzicie? Bywa. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kurdyjskiej kampanii w Crusader Kings 3. Tak więc, no, niestety byłem zbyt pewny, że wszystko chodzi dobrze. Doczekaliśmy się rollbacku, ale niewielkiego. Muszę się pilnować i robić całe te odcinki po 40-50 minut i wtedy będzie wszystko super. Okej. Kogo przekonujemy? Bawa Nide, to już nie on, by chciał być w Radzie. Bo jest potężny. Ale on nas lubi, bo jest naszym sojusznikiem. W sumie, no tu niestety, kolego, będziesz się musiał pożegnać ze stanowiskiem. Cała reszta tak średniawo. Dobra. A, no i trzeba coś zrobić z tą religią. Ciągle nie jestem przekonany. Tutaj dosyć szybko wprowadzimy tą nową cechę rozwojową do naszej religii. Nie religii, a kultury w sumie. No i kontrolujmy, bo mówię, no raczej nie będziemy chcieli toczyć wojen. My tu chcemy pokojowo się rozwijać, no i być coraz bogatszym. To jest główny cel naszego władcy. No ale oczywiście, jeżeli nadarzy się jakaś doskonała okazja, to też nie wykluczam na przykład wchłonięcia czegoś, no ale nie wiem, na razie potrzebujemy najbardziej sławy, no bo chcemy się ogłosić tutaj cesarzem Persji, to jest nasz główny cel. No i oczywiście, mówię, chcemy rozwijać gospodarczo nasze państwo. W sumie nawet tak mi się zdaje, że to może być błąd, że wprowadzamy tą kulturę, że bardziej powinniśmy jednak się dalej skupiać na dewelopmencie. Chociaż już połowę, no jedną trzecią zrobiliśmy. Dobra. Chcemy też, żeby w tym Azerbejdżanie dominowała nasza kultura. A właśnie, jeszcze tych nie sprawdzaliśmy, bo tu są kolejne odłamy. Ten Pers. Mógłby się zgodzić stać się wrogiem kalifatu. To by pomogło. O. I od razu jesteśmy teraz bliżej, jeżeli chodzi o nasze poglądy. No to by nam mega dodało terenów. Praktycznie. Teraz widzę, że dwór się poprawia. No niech sam decyduje, zależy nam na jakości, tak naprawdę. Wow, jak ładnie dzisiaj idzie. I kolejna córka, co jest troszkę problemem. Nasz władca ma już 40 lat. Tutaj jego żona ma dopiero 27, więc jeszcze może mu dać synów, czyli nie ma co panikować. No i oczywiście, gdyby trzeba było, możemy poszukać kolejnej. Córka jest, powiedzmy, w sprawach wiedzy. Nie, chyba na szczęście nasz medyk jest trochę stary. Nie wiem, czy dożyje, ale dobra. Niech się edukuje. Zobaczmy,
specjalne budynki. Czy coś jest tutaj u nas? A, to jest świątynia zarastrustiańska. I tu są te góry. My je kontrolujemy osobiście. Sporo kasy, sporo developmentu. Tu jest pewno... Tak, to są wszystko świątynie zaratrustiańskie. Stolicy. Kurde, piękne te bonusy są, no ale chyba będziemy chcieli rządzić z naszego Kurdystanu. Nigdy nie zapomnimy naszych porażek. Nie wiem, kiedy my coś przegraliśmy, szczerze. No i dalej zbieramy nasz prestiż. Ale podbudujmy sobie relacje z żoną w tej sytuacji. Dobra. W sumie kasa płynie dość szerokim strumieniem. No, czyżbyśmy mogli... Nie, ale możemy trochę budynków dorzucić, które nam zwiększą zdecydowanie dochody. To są tereny, które teoretycznie są do rozdania w przyszłości. Wow, tu jest naprawdę spory potencjał tych terenów w Kurdystanie. Dajmy te farmy na wzgórzach. W sumie może być to bydło. No, kasa zaraz się skończy. Już się skończyła, no ale okej. Chyba się pobawimy w to łowienie ryb. Okej. Okay. Nawet się dobrze skończyło. Spróbujmy w ten sposób. Jest duża szansa, że będzie wyższej jakości. I jak tutaj? W dobrym kierunku idzie, no a pozostali na razie, a to w ogóle są przybysze. Tu ciekawe, że nie chce. Religia mocno odmienna od naszej. No mówię, z tą religią będzie trzeba zastanowić później. I co? Coś artystycznego, nie wiadomo w sumie co to będzie. Nie będzie tron, bo chyba nie mamy tronu, więc jakikolwiek zrobi, no to będzie i tak lepiej niż teraz. Trochę rośnie stres, czyli jak zbierzemy kasę, to chyba znów zapolujemy, to da nam najwięcej... sabotaż inspiracji. Ktoś zamordował naszą siostrę. Moglibyśmy poćwiczyć, co w sumie byłoby najlepsze, ale nasz władca chyba zacznie po prostu palić więcej haszyszu, czy tam zżerać więcej haszyszu. Na szczęście nie zgłupiał od tego, bo może.
Przynajmniej szybko się wszystko buduje dzięki jego umiejętnościom. Ale no, pieniędzy potrzebujemy i polowanie trzeba zorganizować, bo to nie wygląda dobrze. Żbrat by chciał być głową domu. Jesteśmy ufni, jesteśmy też pracowici i ekscentryczni. Nie. To troszkę osłabia jedność naszego klanu, chociaż i tak nie jest on zbyt duży. Ale na szczęście tutaj... Hołdy. No dobra, spróbujmy, żeby się poprawiło, ale nie wiadomo. Pożarliśmy się. I myślę, że tak. Na tym nam zależy. Okej. Czyli chcemy... być lepszymi zarządcami, to mówię, to jest to, na czym się skupiamy w tej chwili. O! Chyba go właśnie przekonaliśmy. I jak najbardziej złoży nam hołdy. To mi się podoba. Też trzeba popatrzeć, czy część tych tutaj wasali nie przekabaci po prostu naszą stronę. Oczywiście podbudujemy sobie relacje dalej. O, on się tu chyba rozrósł, tak, wbił się w jakieś przygraniczne tereny. I tak, oni są dosyć chętni do współpracy, mimo że do tej pory popierali kalifa, to widać wyraźnie, że tu jednak... No, nie wszyscy. No, ale większy... O, Sycylijczyk! Ciekawe, co on tu w ogóle robi. Jak on tu trafił. Dobra, czy 40% to też jest szansa, to nie jest tak, że... To jest bez szans. Sorry, że tak długo to robię, no ale trzeba to zrobić w pewnym momencie. No i teraz moment nadszedł. O, tu nie ma szans, bo to jest Abasyda. Byłby głupi, jakby stanął przeciwko swojej rodzinie. No dobra, czyli pozycja kalifa bardzo osłabnie teraz. Nasza ekonomia coraz lepiej. On już nie jest liczącym się wasalem. Dobra, ale tak nie będziemy tego robić raczej, ale... Okej. Reszta jest w ogóle tragiczna. No nic, w tej sytuacji wyznaczymy po prostu naszego czempiona, który się na tym zna. I tyle. No dobra, chyba czas na polowanko. Nie możemy w tym samym miejscu. Są te gazele bardziej, ale chyba tu w górach na jelenia zapolujemy. A niestety musimy mieć najemników. Okej.
jeszcze musimy chwilkę poczekać. Ale dobrze wyczułem ten moment. Dobra, i tutaj. Na czym byśmy się skupili? Chyba na tym, na po prostu planowaniu miast. No, trzeba tą pierwszą część skończyć. Ja tu już w drugiej widzę jakieś postępy są, dzięki wysokiemu, powiedzmy, inwestowaniu development, chociaż on ciągle tak nie jest piękny. Kurdyjska polityka, nie dla nas, ale w ogóle się przyda. No i miejmy nadzieję, że troszkę się odstresujemy. Cztery córki, mało spotykane. Już miałem już takie sytuacje, zresztą chyba nawet w serii Rodem Ozdoba. Same córki się rodziły. Produkował tron, ale taki, że trochę wstyd. Ale fajnie wygląda. I tutaj pierwsza książka. Nasz dwór nie jest zbyt bogaty. Tak naprawdę to jesteśmy takim górskim państewkiem, które wykorzystując bałkanizację totalną Persji, po prostu ją przejęło. Nie, chyba nie ten jeleń. Ale ktoś znowu umarł z naszej rodziny. Siostra. Niedobrze. Spróbujmy mediować. I tak, no tutaj chcemy zdobyć prestiż. No mówię, przed nami tytuł Szachan Szacha. O, jakaś wojna domowa. Nie mówcie, że znów coś się zepsuło. Dobra, wracamy do naszej sytuacji. Czyli czekamy znów na polowanie. Kogo my przekonujemy? A, jego, to jeszcze przed... Nie. Bo my chcemy go wchłonąć. A nie, już jest u nas. Czyli w sumie możemy sobie to odpuścić. Chociaż już 4 miesiące i prawie pewien sukces. Mam tylko nadzieję, że nie cofnęło przed, ale chyba cofnęło przed zmianę tutaj tych opinii na temat kalifa przez tych ludzi różnych. Ich tutaj ostatnio przekonywaliśmy. No nie wiem, prawda jest coraz gorzej z tą grą. Ta część z nich ma, powiedzmy, wolności, jeśli chodzi o religię, czyli nie będziemy mogli ich przymusić. A nie, chyba już jest po tym, jak żeśmy z nimi tutaj popertraktowali. Dokładnie. Okej, chociaż tyle. No i czekamy. Tutaj trochę minie.
Pieniążki dość szybko napływają. Akurat to jest dobre. No i jeśli tu nam się uda, no to być może uda się tutaj przeskoczyć na kolejny etap, jeżeli chodzi o prestiż, a o to nam najbardziej chodzi, ponieważ być może staniemy się szachem Persji. Najpierw musi się ruszyć wszystko. Spokojnie, nie będę marudził. No to jest różnie. Czasami naprawdę, jak widzieliście, leci jak burza, a czasami, powiedzmy, dzień mija bardzo, bardzo wolno. To coś zmieni. Chyba nie, po prostu trzeba trochę odczekać i zobaczyć, czy się rozrusza, czy kończymy to posiedzenie. Teoretycznie powinienem zresetować komputer, no ale wtedy musiałbym przerwać nagrywanie, a tak tylko to na pauzie zrobiłem, więc liczę, że jakoś pójdzie. O. Dobra, czekamy. Dwie osoby, będzie na dwie osoby czekać 3 miesiące, to po prostu skandal. Gdzie się te dziady pogubiły? Co inspiracja? Co on chce wyprodukować? Nie do końca wiem. Spróbuję też. No dobra, niech idzie do wielkiej hali z nami. Zobaczymy, co tam się wydarzy. Zakładam, że będzie chciał jakiś przedmiot sobie zabrać. To nawet niezła szansa na sukces w sumie. Weźmy to. Ach, niestety kolega skopał sprawę. Przypomnę, że ostatnio troszkę doinwestowaliśmy tutaj, więc to jest na plus. No i powoli zbliżamy się do końca tego etapu wojennego, a tak jak mówię, nasz władca raczej nie będzie tutaj się tymi wojnami interesował, więc to nie jest dla nas aż takie ważne. Ten jeleń niech zostanie jako cel polowania. Chcemy sukcesu bardziej niż oglądać kwiatki. I mediacje. Nie wiem, na ile skuteczne, ale... Okej, wyprodukował równie kiepski tron jak ostatnio. No dobra, zaczajmy się z łukiem, tak jak mówię, no nie będziemy głupio ryzykować, nie jesteśmy jakoś strasznie odważni czy coś takiego, więc na spokojnie.
Może być ranny. No, trudno. Mieliśmy się odstresować, a się jeszcze bardziej chyba zestresowaliśmy. Ale udany strzał. Więc to powinno trochę pomóc. Jakie kolejne zlecenie na artefakt? O, jakaś wyprawa. To może być coś ciekawego. Zaraz się przekonamy. Jest mistrzem, nie jest legendarny, ale jest mistrzem. To już powiedzmy, że się zadowolimy. Czyli to. I tą książkę kurdyjską. Nie mamy kapelana. On by się nadawał, tylko no właśnie, nie lubi nas. Z Persem, ale myślę, że jak go mianujemy, no to będzie troszkę lepiej, dokładnie. Czyli to się załatwiło w sumie samo. Generałów chyba też dobrych dalej nie mamy, a no nie. No dobra, czyli polowanie udane, przedmiot średni. Ale się odstresowaliśmy, co jest ważne. I super. I teraz pytanie, czy możemy po powrocie zrobić to, co chcemy? Coś naprawdę unikatowego, w sensie mianować tym szefem Persów. Co jesteśmy ekscentryczni. Będziemy chcieli spróbować dziwnego chłopskiego żarcia. I jak najbardziej zmierzymy się z tym typkiem. Niestety nie wyszło. No i chyba możemy to zrobić, zobaczcie. Więc tak, jak nasz władca dobrze się prezentuje i wydaje się, że tak, że tutaj właśnie staniemy się szachan szachem. Wow. No właśnie, tylko pytanie, czy ja chcę zostać przy tej wieży, bo z tego co rozumiem, to dzięki temu będzie dużo więcej nawróceń, więc być może lepiej wcześniej wybrać wieżę. Tak, na pewno zrobimy parę miszmaszy, bo nie wiem właśnie, jakiego rodzaju te wojska dostaniemy, czyli... Lekką jazdę... Chyba tych łuczników też się pozbędę. To na razie zostawię. Ale najpierw pomyślmy o tej religii. To jest naprawdę dobre. Zróbmy to. Odejdźmy od islamu. Jesteśmy jakby rywalem względem islamu. Chcemy się tutaj oderwać od Abbasydów. Zajmiemy się Zaratrustianinem i zobaczymy, czy będziemy w ogóle głową religii być może własnej. Okej. I co nam się pojawiło?
Odbudujemy tutaj pozycję naszej wiary. Kontrujemy trzy święte miejsca. Jak najbardziej chcemy to zrobić. Prawda, nie stanęliśmy sami na czele. Mamy teraz wasala, który, no powiedzmy, jest tutaj szefem nowej religii. Tak od razu go mianujemy w ten sposób. Jak to wygląda teraz? Część wasali to przyjęła, część nie. Większość świętych miejsc jest w naszych rękach. Poza tym, no nie, przepraszam, jeszcze tutaj jedno na naprawdę dzikim wschodzie. O, ale nie jest... Okej, nie mamy jakby tej, nazwijmy to, jedności, jak to nazwać, że możemy brać śluby w rodzinie. To ciekawe, myślałem, że możemy jako zaratrustianie, ale to jest jakiś inny odłam z tego, co rozumiem. Nie ten, który jest tutaj główny, nazwijmy to. Jesteśmy jakimś innym odłamem, no nazwijmy to. No właśnie. Jesteśmy też jedynym, bo wszystkie pozostałe, widzę, zginęły. A, czyli z tego, co tutaj widzę, to tylko ten opiera się tutaj na małżeństwach wewnątrz rodziny. Okej, a co jest u nas? Reinkarnacja, pochówek i jakby współistnienie z islamem. Mamy własną głowę religii, bardzo wykształconą, co jest dobre. Ciekawe, czy byśmy mu dali ziemię, to by stał się niezależny, ale trochę nie chcę tego sprawdzać w tej chwili. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy być taką, takim symbolem naszej wiary, kultury i tak dalej. Okej, czyli możemy też rozpalić jakiś tutaj ogień. No bo generalnie jesteśmy czcicielami ognia, można powiedzieć. Weźmy tą. Jest. Chcemy z rozmachem. Dobra. Myślę, że rozwiniemy stolicę. Nas to zestresuje, ale jesteśmy pracowici. Więc też to zrobimy. Aż strasznie nas to zestresowało, nie spodziewałem się. I powiedzmy... Pogadajmy z kimś, to nam trochę pomoże. Nie będziemy się może obżerać tym haszyszem, jesteśmy pracowici, więc bez przesady. Możemy kota pogłaskać, to też nam trochę pomoże. No dobra. I czas na to, żeby stać się cesarzem. Stworzyliśmy własną wiarę.
A, czyli tutaj. A, czyli nie mamy. Czyli okej. Tak jest. Super. Mamy realizację zadania i też sporo sławy. Pytanie, w co byśmy poszli? Czy w to? Możemy chyba, przecież nie wiem, czy bardziej nie powinniśmy iść w coś danego z kasą, patrząc na nas. Na przykład w tym kierunku. Sporo. Mamy 3 do odblokowania. Moglibyśmy też w tym kierunku pójść, rodziny. Ale to myślę, że później. W sumie my zajmujemy się zarządzaniem, czyli to by nam pomogło. I więcej podatków. Wow, ile my tych mamy? Wow, to było pod wrażeniem. No i staliśmy się cesarzami Persji. No, no. Robi wrażenie. Mamy też teraz duże możliwości, większe możliwości zarządzania. Sukcesja na razie wszystko od naszego brata, no bo nie ukrywajmy, nie mamy dzieci. Dobra, córa wymaga nauki, dyplomacja. Możesz być ty. Trzeba było też trochę ponawracać naszych ludzi. I kolejne kraje są gotowe nam złożyć hołd. Czyli kto to jest? To małe jakieś tu afgańskie państewko. Dobrze. A, czyli państewka, które zdecydowały się przyjąć naszą wiarę z tego wynika. I to są w większości maleństwa. No ale grunt, że mówię, że przyjęli naszą wiarę. Mamy osiągnięcie, ale chyba nam go nie zaliczyło jakiegoś powodu. Nie wiem. Gdzie ono się tu pojawiło? Było w trudnych, nie wiem, w którym ona była poziomie. Teoretycznie moglibyśmy do tego dążyć. A, jest. Okej, okay, trochę musiało potrwać, bo już się martwiłem, że coś nie działa. No dobra, czyli teraz możemy też spokojnie zacząć dalej się bawić naszą kampanią Habsburgami. Dobrze wiedzieć. I możemy mieć teraz więcej poborców podatkowych. Czemu nie?
zdałem, nie przyjął się. Nie może łączyć stanowisk. Może nie może łączyć. Czyli wszyscy biorą niby te podstawowe podatki. No i oczywiście możemy mieć więcej rycerzy. My dostaliśmy te wojska jako takie jednorazowe. No troszkę się zawiodłem, bo niepotrzebnie wydaliśmy teraz tyle pieniędzy na rozwiązywanie. Myślałem, że to będą jakieś unikatowe jednostki. Dobra. Wielbłądziarz. Szukajmy jego następcy. Czyli no, zrobiliśmy błąd. Zmarnowaliśmy kropę pieniędzy. Znaczy na pewno będziemy chcieli mieć tą unikatową, ciężką jadę. To są tacy katafrakci w sumie ciężcy. Dobra, zbierzmy trochę pieniędzy. Zobaczymy w ogóle, jak to wszystko będzie teraz funkcjonowało. Tak jak mówię, no, nasz władca jest ekonomistą. On będzie chciał to państwo wzmocnić. Być może będzie też chciał trochę tutaj popracować nad kwestiami religijnymi. Czy tu jakąś wojnę wdał? To nam się w sumie średnio chyba podoba. No, nie zgodził się. A możemy mu zmienić kontrakt? W sumie można by mu zagwarantować nieodbieralność tytułu. O. I zachęcić do zmian religii. Zależy mi na tym, ponieważ na jego terenach jest święte miejsce. Czyli to jest dla nas cenne. O, i nasza dynastia, nasz symbol dynastyczny stał się bardziej rozpoznawalny. A widzicie, w ten sposób mamy już 4 święte miejsca. No, ostatnie niestety jest w dość potężnym kraju muzułmańskim. A nie, on nie jest muzułmański. Czyli doszło generalnie do odrodzenia naszej wiary. To ciekawe. No jak to? To coś tu jest nie tak. Przecież wyraźnie pokazuje, że miejscowy władca jest... A nie, miejscowy nie. Ten. A dobra, to się może zmienić. To akurat nie jest coś, co mi bardzo by tu przeszkadzało. Zmieniamy dalej kulturę. Jak jest z kontrolą? Nieźle. Ty możemy też wykorzystać sytuację i tutaj poprzejmować zamki. No, może nie będą co niektórzy najszczęśliwsi, ale po pierwsze tu jest ciekawa budowla, a po drugie on nie był naszej wiary, więc to nie ma problemu. No i to w sumie tyle. Teraz po prostu skupmy się na robieniu pieniążków. No i fajnie by było, gdybyśmy syna spłodzili. To jest mizerne co najmniej. Bardzo szybko zakończyliśmy ten konflikt. No dobra, niech dalej wędruje. Stać nas na to. Tu nie bardzo mi się podoba, że nasi wasale będą się tak rozrastać nie do końca w tym kierunku, gdzie bym chciał.
Wiecie co? Czyli pytanie, mogliby to zrobić jako świętą wojnę? Albo jako podbój? Chyba jako podbój bardziej, bo nie chcemy tego konfliktu ze wszystkimi muzułmanami. Tylko czy my to będziemy robić? Bo to by też mogło prowadzić do potworzenia w przyszłości tytułów królewskich, co mogłoby nie być wcale złe, gdyby do tego doszło. Chociaż z drugiej strony święta wojna... Właśnie jak wyglądają inni władcy? Tutaj sporo naszych. Całkiem sporo. No i większość Persji też jest w naszych łapkach. Możemy się wybrać na to polowanie, gdzie ono się odbywa. Bardzo blisko w sumie. Ale są zagrożenia po drodze. No dobra, wyruszmy tam. No stolica powinna być tu, ale chcemy, żeby została na naszych rodzimych ziemiach. A nasz wuj dalej żyje, co ciekawe. Być może teraz zaczniemy powoli przykabacać tych ludzi, chociaż wydaje się, że przykabacili się sami w większości. Ci, którzy nie, no są dość mocno przeciwko nam. Czyli być może czeka nas jakaś rebelia w przyszłości. Zobaczymy. Pochwalmy jego poezję, czyli dalej budujemy relacje. A, ten Sycylijczyk. No to mi się podoba, to jest nasza korona. Nie mówcie, że znów się gra wyspa, bo chyba tak jest. Nie wiem, po prostu miało być lepiej, a okazuje się, że ten nowy Windows po prostu tak przeszkadza we wszystkim dokładnie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to będzie. Zobaczymy, jak będzie z innymi grami, ale co do Crusader Kingsa, no to jest tragedia.